piwnicy przygotować sobie rower. Ostatnio jest tak ładna pogoda, powoli zaczyna się tak naprawdę taka prawdziwa wiosna. Prawdziwa wiosna, gdzie już słońce świeci, jest coraz cieplej, jest tak cieplutko, ludzie zdejmują te kurtki zimowe i w ogóle jakiekolwiek kurtki, więc stwierdziłem, że jak już się zrobi tak naprawdę ciepło, to zacznę znowu sobie jeździć tam, przypuśćmy, no nie wiem jeszcze ile, ale zacznę sobie jeździć po prostu na rowerku, bo kiedyś już jeździłem, ale przestałem, a stwierdziłem, że w sumie fajnie byłoby znowu pojeździć, a nie tylko cały czas ten samochód, samochód, samochód. Także zabieram się do roboty. I tak nagrywam w piwnicy, tak trochę jak u Maćka z dupy, tylko 10 razy gorzej, ale zapraszam. Dzisiaj mam sesję Młodzieżowej Rady Miejskiej, także nie jestem dzisiaj w szkole, tylko na dwóch lekcjach pierwszych. Jedę teraz do szkoły, a później lecę na sesję. Więc dzisiaj na sesji mówiliśmy dalej o dniach włoszczowych, już potwierdzone zostało, że 30 czerwca i 31 czerwca 30 czerwca, czyli w piątek, wystąpi Urszula, a 31 poparzeni kawą 3. Także będzie mogła Rada się jakby w to troszeczkę zaangażować, bo na przykład będzie można rozdawać mrożoną kawę, bo wiadomo, to już wakacje, będzie ciepło, a mrożona kawa dla każdego, myślę, że spoko będzie. Mamy jeszcze teraz 2 godziny wolnego czasu, więc stwierdziłem, że wykorzystam go i pójdę sobie na siłownię. What it really means to live life golden. Yeah, we're golden, baby girl, we're golden. They're about to see us shine, cause we're golden. They can never break us down, cause we're golden. No, więc trening skończony. Teraz do domu na szybki prysznic i jedziemy znowu w kolejne miejsce. Ale gdzie i po co, to może wam opowiem przy okazji innego vloga. Tak szaro, po prostu jak się patrzysz w niebo, to tak naprawdę nie widać nic, no. Jeszcze jest mega silny wiatr i do tego, jak widziałem, to chyba już się błyska, także będziemy mieli dzisiaj burzę. Poniedziałek i honorowa akcja oddawania krwi na PCKRN, także jedziemy dzisiaj spróbować oddać krew, bo nie wiadomo, czy mnie przyjmą. Niestety nie udało mi się oddać krwi dzisiaj z tego względu, że nie przyjęli mnie, bo biorę Zyrtek, czyli taki lek alergiczny, i przyjęliby mnie, gdyby nie to, że brałem go w sumie dosyć niedawno. Musiałbym jakby mieć przerwę przez 4 tygodnie, czy tam 2, i wtedy mogliby mnie przyjąć. No ale cóż, kartę podbiłem, bo 3 razy już oddawałem krew,
I ja w ogóle przypominam cały czas o tym konkursie na płytę tego Hemingwaya, Young Hems. Tutaj macie, tutaj to mnie słońce razi, tutaj macie tę kartę do filmiku o tym konkursie. To co? Bo już za tydzień ogłoszenie wyników, także ostatnia okazja do tego, żeby napisać komentarz. Zresztą wejdźcie tutaj i zobaczycie wszystko.